Miło was widzieć. Jesteście prawie nie do rozpoznania, a przede wszystkim po raz pierwszy w tym gronie nikt nie jest spocony. Słuchajcie, ręka w górę. Komu ten program zaszkodził? A komu pomógł? To co? Ja w pewien sposób każdemu z nas. Piotrek, a co to znaczy, że tobie program pomógł? W czym ci pomógł? Gdzieś jadąc, ludzie proszą mnie na przykład o autograf i ja sobie myślę, czy oni mnie pytają dlatego, że byłem piłkarzem, czy dlatego, że oglądają program Agent. I jak się okazało, właśnie poprzez program z powrotem jakby troszeczkę ludzie mnie rozpoznają. Ja słyszałam, Piotrek, że masz nową ksywę, że to już nie jest świr, ale to jest błot. To jest przez ciebie. Tak naprawdę wiesz dobrze, że to troszeczkę jest przez ciebie, bo ja chciałem poprawić ten swój błąd. Oczywiście, wszystko moja wina. A ty mówisz, nie, Piotrek, dobra, jest zaliczone. Nie poprawię. Może ja chciałbym dodać a propos tego, tych plusów i minusów. Ja byłem wielokrotnie pytany o udział w Agencie. Poszedłem do tego programu właśnie z uwagi na to, żeby taki przeciętny zjadacz chleba Kowalski, który nie słucha rapu, RHP i ani w ogóle nie wie, czym jest hip-hop, czy trudne dzieciństwo lub takie rzeczy, że coś idzie za tym więcej po prostu. Jakaś mądrość życiowa i coś więcej niż tylko przekazy emocjonalne na K i H, który program został uraczony też tym przeze mnie. No i co teraz powiesz Tede na przykład? Nic mu nie powiem. A dlaczego? Nie rozmawiam z nim. Powiedz, że przyszedł do programu, jak będzie jeszcze. Zapraszamy. Dlaczego? Ciekawe, jakby się sprawdził w tej po prostu, jak to się mówi, morderczej rozgrywce psychologicznej. Chętnie bym pooglądał, tak jak on mnie. No właśnie, bo to niektórzy myślą, że to jest jakaś prosta sprawa, a wcale to prosta sprawa, exactly. Jak wiemy, nie jest.